Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa na koncercie organowym artysty Bartosza Patryka Rzymana w tym pięknym kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku. Podczas 4. letniego festiwalu kultury Polonia Cantas. Bartosz Patryk Rzyman, magister sztuki, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie organów. Bartosz Patryk Rzyman, wybitny organista koncertujący, ma na swoim koncie około 200 recitali i koncertów. Występował na ponad 50 międzynarodowych festiwalach muzyki organowej. Posiada nagrania telewizyjne, radiowe i płytowe. Bartosz Patryk Rzyman należy do czołówki wybitnych organistów koncertujących młodego pokolenia. Pierwszą kompozycją będzie Ikon Pawła Łukaszewskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów średniego pokolenia, profesora Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. W utworze Ikon odnajdujemy liczne odniesienia do muzyki średniowiecza. W technice kompozytor nawiązuje do organu i Fox Bourdon oraz stosuje także współcześnie brzmiące akordy. Utwór utrzymany jest w niezwykle tajemniczym i mistycznym nastroju. Ikon Pawła Łukaszewskiego gra dla Państwa Bartosz Patryk Rzyman. Thank you.
teraz ostatnią wieczerzę z tryptyku paschalnego napisanego w 2005 roku oraz chorał napisany w 2006 roku Romualda Twardowskiego, polskiego kompozytora urodzonego w Wilnie w 1930 roku. Kompozytora zajmującego się wszystkimi gatunkami muzycznymi. Kompozytor pisze opery, oratoria, muzykę symfoniczną, kameralną oraz na instrumenty solowe, w tym organy. W utworach fortepianowych kompozytora można wyczuć nutę bachowską, a w utworach organowych muzykę romantyczną. Gra dla Państwa Bartosz Patryk Rzyman. Thank you.
kolejny utwór to napisany w 1975 roku Resurrection Mariana Savy. Resurrection, czyli Zmartwychwstanie, utwór ten to wizja Zmartwychwstania Pańskiego, wyrażona dźwiękami przez kompozytora. Analizując dzieło, łatwo się domyśleć, że kompozytor Marian Sawa, pisząc ten utwór, inspirował się Ewangelią świętego Mateusza, opisującą Zmartwychwstanie Pańskie. Jest to utwór transcendentalny, pełen mistyki, dramaturgii, wirtuozostwa. Dynamika utworu utrzymana jest od ledwo słyszalnego piano pianissimo do niesamowicie potężnego forte fortissimo. Za organami Bartosz Patryk Żyman.
Kolejny utwór organowy dzisiejszego koncertu to napisana w 2004 roku przez Mariana Savę tokata Christus Vincit. Utwór skomponowany jest na słynne francuskie organy katedry Rennes. Za temat utworu posłużyła pieśń Christus Vincit, pochodząca ze średniowiecznego graduału tamtejszej katedry. Melodia tematu jest słyszalna jako pierwsze dźwięki melodyczne pasaży. Kompozytor w utworze stosuje także archaizujące współbrzmienie kwart i kwint czystych. Tokatę Christus Vincit Mariana Savy gra dla Państwa Bartosz Patryk Żyman.
kompozycja to prezentacja premierowa modlitwy dominikańskiej słowacko-chorwackiego kompozytora młodego pokolenia. Tomislava Ante Wodzakowicza. Kompozytor studiuje w Instytucie Muzycznym w Leboczy. Kilka słów o utworze. Modlitwa dominikańska to utwór w formie A, B, A, gdzie część B zawiera elementy melodyczne i ostinatowe, posiada charakter elegii. Części A to procesja i entrada. Utwór dedykowany jest Kościołowi Dominikanów w Koszycach za organami Bartosz Patryk Rzyman. Kolejne dzieło to Salve Regina Mariana Savy. Utwór powstał w 1998 roku. Jest to kompozycja dedykowana pamięci księdza profesora Bolesława Bratkowskiego. Gregoriański śpiew Salve Regina stał się kanwą do napisania tego utworu. Kompozycja utrzymana jest w nastroju kontemplacyjnym. Współbrzmienia kwartowo-kwintowe tworzą tu misteryjny, pełen tajemnicy klimat. Artysta dedykuje ten utwór jako modlitwę za świętej pamięci Zofię Zuber, 13. rocznicę śmierci i Władysława Krawca oraz za wszystkie nienarodzone dzieci. Za organami Bartosz Patryk Rzyman.
Kolejny utwór dzisiejszego koncertu będzie Wirtuozowskie Deo Gratias Mariana Savy. Na organy solo skomponowane w 1994 roku. Utwór posiada tokatowy charakter. Forma utworu nawiązuje do postludium, co może sugerować tytuł Deo Gratias. Mszę kończy wezwanie kapłana. Idte missa est. Idźcie, ofiara spełniona. Na to wierni odpowiadają. Deo Gratias. Bogu niech będą dzięki. Kompozycję charakteryzuje tokatowa faktura. Pojawia się cytat Deo Gratias z 11 mszy gregoriańskiej Orbis Factor. Ten popisowy utwór zagra dla Państwa Bartosz Patryk Rzyman.
Szczególnym momentem tego koncertu będzie prawykonanie medytacji podhalańskiej Leszka Wisłockiego. Kompozytor ten utwór zadedykował Bartoszowi Patrykowi Rzymanowi. Kompozycja powstała w marcu 2014 roku. Leszek Wisłocki, profesor kompozycji Akademii Muzycznej we Wrocławiu, ma w swoim dorobku twórczym między innymi 16 kwartetów smyczkowych, utwory muzyki kameralnej, kompozycje na fortepian solo, skrzypce solo, a także muzykę symfoniczną. Jest również twórcą kantaty napisanej w 1997 roku, dedykowanej świętemu Janowi Pawłowi II, wykonanej w obecności papieża podczas jego pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku. Utwór, który za chwilę zabrzmi po raz pierwszy w wykonaniu Bartosza Patryka Rzymana, to wspomniana wcześniej medytacja podhalańska Leszka Wisłockiego. Kompozycja pełna dostojeństwa i zadumy, oparta jest na skali góralskiej. Środkowa część utworu to forma kanonu. Medytacje podhalańskie Leszka Wisłockiego gra dla Państwa Bartosz Patryk Rzyman.
Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólne wysłuchanie koncertu, za te chwile zadumy, refleksji, modlitwy. Właśnie mamy zaszczyt teraz gościć pana profesora Wisłockiego. Ostatnia kompozycja, którą Państwo słyszeliście. Artyście za wirtuozowską grę. Im więcej piękna człowiek dostrzega, tym bliżej jest Boga i nieba. Także dziękuję bardzo.